16 marca w Ebro Music Club czeka nas bokserskie wydarzenie, gala boksu zawodowego, Tczewskie Boxing Show 3. Jest to trzecia odsłona tego wydarzenia. Walką wieczoru będzie walka oczywiście Patryka Litkiewicza z Marcinem Cybulskim z Elbląga. Przed walkami będą walki Marcina Rekowskiego, wielokrotnego mistrza Polski w wadze ciężkiej i zawodnika niepokonanego w wadze ciężkiej. Do tego dojadą też bracia Karapetian, którzy są trenowani przez Andrzeja Gmitruka, czyli teraz szkoleniowca Andrzeja Gołotę, a przez 10 lat prowadzony był przez niego Tomek Adamek. Więc myślę, że jak na Tczew to będzie dosyć duże wydarzenie i fajna, atrakcyjna impreza. Bilety można nabyć w siłowni Ebro Gym, w której się aktualnie znajdujemy. Są to bilety w cenach od 20 zł do 50 i istnieje też możliwość zakupienia biletu w pierwszym rzędzie za 100 zł. Jest to cena podyktowana tym, że mała garstka ludzi może będzie chciała wspomóc galę po prostu kupując ten droższy bilet w pierwszym rzędzie. Patryk Litkiewicz już dwa lata będzie teraz mijało od jego debiutu w Tczewie, też w Ebro Music Club. Rozwija się, mamy stałego trenera wreszcie od 2 miesięcy, Rafała Kałużnego z Gdańska. Wygrał swoją teraz walkę Patryk w Pionkach 16.02. No, mam nadzieję, że teraz i tym razem wygra walkę, chociaż walczy z kolegą z grupy, z CK Promotion, więc niech lepszy tak naprawdę wygra. Bokserem zawodowym lub nawet bokserką zawodową może tak naprawdę zostać każdy, kto jest zdrowy i przejdzie badania lekarskie. Lecz to nie jest tak, że wyjdzie sobie na ringu, bo często spotykam się z ludźmi, którzy po prostu troszeczkę tam trenują rekreacyjnie i się pytają, a fajnie, może zawalczę zawodowo. W telewizji może to wygląda tak, że jest to jakaś walka na jakimś tam poziomie i im się wydaje, że mogą dojść do tego poziomu, ale jednak jak przychodzą te osoby na sparingi, to tak naprawdę ring szybko weryfikuje, kto jest tym prawdziwym bokserem zawodowym, a kto tylko chciałby nim być, a jednak nie jest. Patryk ma 2 razy dziennie treningi, przykładowo dzisiaj rano wstał o 6 i robił rano sprinty na zewnątrz w takiej pogodzie. Potem ma drugi trening o godzinie 13 tutaj w siłowni w Ebro Gym. Jutro przykładowo jedzie do Gdańska, 4 razy w tygodniu ogółem jest w Gdańsku i trenuje pod okiem Rafała Kałużnego. Ogółem można powiedzieć odżywki, dieta, wszystko podporządkowane sportowi. Jeżeli wiadomo, taki zawodnik nie podporządkuje swojemu życia tej dyscyplinie, to zazwyczaj w życiu dużo nie osiągnie. Zapraszam wszystkich mieszkańców Tczewa na Tczewskie Boxing Show 3, które odbędzie się w Ebro Music Club 16 marca o godzinie 20. W walce wieczoru wystąpi nasz tczewianin Patryk Litkiewicz.